Witam Was, moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Na dzisiejszym filmie otworzymy sobie starter packa angielskiego. W środku jest jedna karta limitowana, już ją możecie zobaczyć. Jest to Neymar. Oprócz tego mamy album, planszę do gry, reguły. I jak widzicie tutaj trzy nowe zespoły. Anglia już była w normalnej wersji, tak samo jak i Walia, ale nie było Szkocji, nie było Irlandii i Irlandii Północnej. I tutaj właśnie w tych saszetkach angielskich możemy trafić drużyny, właśnie te trzy, które wymieniłem. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku wkładka. Mamy tutaj dwie saszetki. W środku jest 9 kart. Popatrzcie, jakie to grube. Neymar tutaj jest. To na razie odkładamy. No i sprawdzamy, jak wygląda wkładka w wersji angielskiej. Czyli mamy tak. Algieria jest, Belgia, Chorwacja, Dania, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry. Następnie jest Irlandia, właśnie tutaj ten zespół jest dołożony. Dalej mamy Włochy, Holandia, drugi zespół dołożony, Irlandia Północna, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja i tutaj jest trzeci zespół, Szkocja. Czyli też jest 18 zawodników każdej drużyny. I sprawdzimy sobie, jakich zawodników tutaj mamy na specjalnych kartach. Z tego co widzę, to są cztery karty Fans Favorite w Irlandii. Patrzymy tutaj na Irlandię Północną, tak samo jak widzę, no i Szkocja również, czyli kartami specjalnymi są tylko karty Fans Favorite. No i zaraz sobie zobaczymy, ile takowych kart trafimy w angielskich saszetkach. No i w pierwszej mamy zaraz na samej górze Jamesa McArthura ze Szkocji, numer 10. Na razie będę je tutaj odkładał. To może dam na bok, żeby nie przeszkadzało. Dalej mamy tutaj Włocha, Eder. No i pięknie jest karta, moi kochani, Fans Favorite z Irlandii Północnej, Gareth McAulay, czyli druga karta. Druga karta z zespołem angielskim w wersji angielskiej i do tego fansik. Dalej mamy Goal Machine Romelu Lukaku. Norwegia, Włochy, Włochy, Holandia i Chile. Czyli dwie karty w saszetce. Następnie druga saszetka i tutaj jest Irlandia. Numer 8 jest to Aidan McGiddy, bazówka. Co mamy tutaj dalej? Francuz. Dalej fans favorite Szwajcaria. Goal Machine Immobile z Włoch. Portugalia, Rosja, Argentyna, Szwajcaria i Kolumbia. No czyli tym razem tylko jedna karta, więc raczej będzie, że pewniak jest jedna karta, a możliwe, że
Dwie karty można trafić również w saszetce. I teraz Wam, moi drodzy, pokażę, co w ostatnim czasie udało mi się już zdobyć. Neymara na razie odkładam, tak samo jak i te karty pozostałe. I to jest mój kompletny album. I w środku mam już dołożone również karty z tych trzech zespołów. Tutaj była ostatnia Australia i popatrzcie. Mamy tutaj Irlandię już i brakuje mi na dzień dzisiejszy 5 kart. Numer 2, numer 6, numer 8, numer 9 i numer 17. Sprawdzamy, kogo tutaj z Irlandii trafiłem. Jest. Jest bazówka numer 8, czyli idealnie, pięknie pasuje do albumu tutaj w to miejsce. Tak więc tylko już 4 karty brakują, żeby był komplet Irlandii. Dalej. Irlandia Północna. Tutaj mi brakuje troszeczkę więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bo tutaj to jest karta ze Szkocji, żebyście się nie pomylili. Czyli 7 kart. No a tutaj trafiłem Fans Favorite numer 6, czyli również pasuje do środeczka. Nie mam jeszcze Mac Olay w to miejsce. Czyli nie brakuje już 7, a 6 kart. No i przewracamy na ostatnią stronę. Tutaj jest Szkocja, brakują mi tutaj 4 karty. Raz, dwa, trzy i cztery. Numer 10. No moi kochani, popatrzcie. Idealnie również nie mam tej karty. Czyli to, co dzisiaj wpadło, wszystko mogę włożyć do albumu. Jak widzicie, tutaj 3 karty, tutaj brakowało 6, to jest 9, 10, 11, 12, 13 kart, moi drodzy, brakuje, a w sumie, jeżeli pomnożymy 3 razy 18, to jest 54, no czyli już praktycznie ponad 2 trzecie mam zebrane. Będziemy oczywiście jeszcze uzupełniać, mam jeszcze puszkę dużą angielską, tam też zapewne coś będzie, więc na kolejnych odcinkach zobaczycie, czy udało mi się jeszcze bardziej skompletować te 3 zespoły, które były tylko w wersji angielskiej. Cóż, moi drodzy, dzisiaj to wszystko na filmie. Jeśli się Wam filmik podobał, to łapka w górę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.